Drodzy Państwo, dzisiaj gościem w kolejnym odcinku cyklu Mój Festiwal jest pan Andrzej Sikorowski. Pozwolę sobie powiedzieć, twórca dzieł nieśmiertelnych, ale też absolwent drugiego liceum no i wieloletni juror Festiwalu Małych Form Teatralnych. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza z dziełami nieśmiertelnymi. Jest, to, jest tak, że, że jeżeli kwestia dotyczy. Popularnych spraw, takich jak, jak piosenki czy przeboje, to rzeczywiście niektóre mają długi żywot. Może nie są nieśmiertelne, ale niektóre mają długi żywot, więc jeżeli się w tej materii coś próbuje zrobić, to nieraz, nieraz się udaje i zdarza się tak, że, że piosenka jest śpiewana, natomiast Autorzy są anonimowi, bo się ich już po prostu zwyczajnie nie pamięta. Więc często jest coś takiego, że, że, że coś po nas zostaje niekoniecznie imię, nazwisko bardziej tytuł piosenki albo fraza muzyczna. Ale dobre i to. <grytanie> I, I to się liczy taka, taka nieprzemijalność ważne, że ten tekst wciąż gdzieś krąży po ulicy. No usług, jest miła, się, pewnie. Że się do czegoś wraca. Tak, zastanawiałem się, czy w czasach kiedy w dwójce nie było festiwalu małych form mhm. teatralnych jak to wtedy wyglądało czym żyła artystyczna scena licealna jak to przeżywaliście w tamtych czasach No to jest pewien problem dlatego że ja w ogóle jak zostałem pierwszy raz poproszony o twórców tego przeglądu sobie Sobieszczaków żebym był jurorem to powiem, że nie kryłem swojego zdziwienia na zasadzie: jak to, to wy to robicie? Bo dla nas, kiedy chodziłem do liceum, z teatrem szkolnym, licealnym kojarzyła się piątka. Tam był słynny teatr dyrektora, oczko w głowie zresztą dyrektora Potoczka, i zawsze się mówiło, że teatr Potoczka, teatr Potoczka. W związku z tym. Jak ja się nagle dowiedziałem, że, że, że to Liceum Sobieskiego jest, jest patronem i, no i organizatorem tej imprezy, to byłem zdziwiony bardzo, a równocześnie uradowany, że, że akurat to się tak, losy tego się tak potoczyły, bo, bo moje czasy w tej kwestii można nazwać bardzo skromnymi. Przypominam sobie, że było chyba kółko teatralne, literacko-teatralne, do którego nawet uczęszczałem przez jakiś czas. Prowadził je nieżyjący już, ale absolwent również Sobieskiego, reżyser teatralny Ryszard Major. Spotykaliśmy się tam, czytaliśmy poezję, omawiali, interpretowali, omawiali spektakle teatralne to był, można powiedzieć, złoty zresztą czas teatru starego. Chodziło się na spektakle, z których się wynosiło takie lub inne wrażenia i, 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 i poświęcało się im sporo czasu. Natomiast oprócz jakichś potańcówek, bo ja miałem jeszcze okazję uczyć się w liceum Sobieskiego, kiedy nie było w nim koedukacji. Ja byłem ostatnim rocznikiem męskim, więc jeżeli planowaliśmy jakieś imprezy, takie w karnawale, tam spotkanie jakieś półroczne czy coś takiego, to pamiętam, że zapraszaliśmy klasę z Liceum Żeńskiego 10, która przychodziła do nas, a myśmy dziewczyny rewizytowali, że tak powiem. Oprócz więc takich potańcówek nie działo się wiele w tej, powiedzmy sobie, w tej, w tej, w tej, tej kwestii artystycznej uczyliśmy się niektórzy z nas mieli jakieś dodatkowe zajęcia popularne bardzo było uprawianie sportu ja pamiętam że w klasie wielu z nas dysponowało jakąś legitymacją która świadczyła o przynależności do sekcji sportowej no ale to był czas w którym nie było jakby konkurencji, prawda? Bo, bo, nie, bo nie istniało coś takiego jak, jak dzisiaj popularne, nie wiem, spotkania internetowe. Jak, jak, jak no wtedy nie było jeszcze nawet wideo, nie było gier, nie było całej masy różnych rzeczy, które, które powodowały, że myśmy się integrowali raczej w domach, grając w brydża na przykład. No i tworząc takie no, męskie przyjaźni, bo jak powiedziałem, nie było, nie było wtedy koedukacji. Nie przypominam sobie, żeby nie mógłbym określić, bo byłbym niesprawiedliwy, gdybym powiedział, że, że liceum sobieskiego wtedy tętniło jakimś artystycznym życiem, bo tak nie było rzeczywiście, bo tak nie było. No, myśmy więcej czasu spędzali na podwórzu szkolnym na boisku niż niż myśląc o tym, żeby, nie wiem, zorganizować właśnie wieczór z poezją, czy przegląd jakiś piosenkarski, czy, czy coś w tym rodzaju. Więc jeżeli to potem w międzyczasie nastąpiło i zostałem poproszony o to, żeby żeby być jurorem tej imprezy, no to nagle zobaczyłem, że w tej auli, która świeciła pustkami na dobrą sprawę, bo tam się odbywały jakieś akademie, akademie czy jak mówię rzadka potańcówki, nagle dzieje się coś dość istotnego, bo, bo, bo jest to powiedzmy sobie impreza, no, taka interdyscyplinarna, to nie jest tylko teatr, to jest poezja, to jest piosenka, to jest. I y, nagle młodzi ludzie próbują swoich sił w, w bardzo wielu rzeczach, a co najlepsze, no, dowiaduje się, że oni potem y, z tą przygodą zostają na, na dorosłe życie, prawda? Już na profesjonalne życie. Y, wtedy, kiedy y, ja byłem w Liceum Sobieskiego, je skończyłem, to myśmy się chyba nie mogli pochwalić jakąś sporą ilością artystów, którzy by to liceum ukończyli. Przede mną dwa lata wcześniej chyba uczył się Leszek Teleszyński, który potem został zawodowym aktorem filmowym i teatralnym. Wyjechał do Warszawy, zresztą krakowianin. Ale dopiero po mnie i być może zasługą tego jest właśnie wspomniany festiwal, no nagle pojawili się Maciek Sztur, Dorota Segda, prawda? Czyli ludzie, którzy, którzy wyrośli z tego, z tego takiego... Z tych pieluch aktorskich, no a potem stali się profesjonalnymi aktorami, i to takimi no, przez, przez duże Arze, tak powiem. Ale przecież pojawiły się osoby, które, które parają się do dzisiaj dziennikarstwem, na przykład telewizyjnym, tam jeden chyba z organizatorów tego jest, jest dzisiaj prezenterem telewizyjnym, więc można powiedzieć, że, że ten przegląd. No, stał się zaczynem jednak czegoś istotnego bardzo. I tak trwa do dzisiaj. No, co ja mogę powiedzieć? Ja byłem zawsze. Raz, że kibicuję młodym ludziom, bo, bo, bo sprawia mi przyjemność przyglądanie się, że, że komuś się chce, że, że ktoś ma tyle w sobie zapału, że, że staje tam przed mikrofonem i, i bardzo często pocąc się ze strachu, jednak przełamuje pewne. Pewne opory, i nagle się okazuje, że bardzo często ludzie, którzy pewnie nigdy by się, siebie samych nie podejrzewali o takie zdolności, nagle odkrywają właśnie w sobie pewien talent aktorski, interpretatorski, albo jakiś świetny aparat głosowy, prawda, albo świetny słuch, albo ktoś, kto no, licealiści, to ludzie, którzy się kształcą, żeby potem gdzieś iść na studia. To nie są fachowcy od muzyki. Nagle się okazuje, że ktoś z liceum bardzo dobrze gra na jakimś instrumencie, prawda? I, 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 i to jest. No i, i, i o, zapomniałem o Michale Łanuszce, który, który na tym przeglądzie. On wprawdzie nie był sobie szczakiem, tylko chyba chodził do piątki, ale też potem pracował w RMF Classic i, i do dzisiaj śpiewa, gra na gitarze, więc sporo by się znalazło tych, tych, tych ludzi, którzy wyrośli z licealnego, Sobieskiego przeglądu i, i dziś pewnie zawdzięczają mu swoje, swój start. I kiedy. Pojawiła się ta, ta okazja, żeby obserwować tych wyrastających z pieluch. To na przestrzeni lat, czym oni najbardziej zaskakują w, w, w ujęciu, posiadając takie duże doświadczenie, tak? tak bogate doświadczenie, czym wciąż potrafi zaskoczyć młody artysta? Może czego się boi, co po nim widać, kiedy wychodzi na scenę? Ja mam słabość do, do młodych ludzi debiutujących, bo oni mają w sobie taką. To jest, nie chcę ich skrzywdzić takim porównaniem, ale porównanie ich, porównuję ich trochę do małych dzieci. Małe dzieci mają, są bardzo przede wszystkim surowymi sędziami, bo mają w sobie prawdę, która nie jest obarczona żadnym konwenansem. Jak się im nie podoba, to nie udają, one nie muszą udawać. Mówią, nie, ten pan, przepraszam bardzo. I młodzi ludzie właśnie na, na takim poziomie. Oni nie muszą tam zdobyć laurów, oni nie muszą tego wygrać, oni nie myślą pewnie jeszcze, w, będąc w trzeciej czy czwartej klasie licealnej, nie myślą o profesjonalnej karierze. Robią to dla czystej przyjemności i jak tam wychodzą, to widać, że. Że to, że to po prostu, że, że to nie jest przymrużenie oka, że oni się nie krygują, że oni tutaj nie, oni tu nie chcą zdobyć koniecznie nagrody ani zachwycić pana Jurora, tylko oni coś od siebie chcą przekazać. I to jest ujmujące, bo, to jest, bo ta prawda jest ujmująca. Oni po prostu, jakby, jak mówię, nie udają. To. to to jest pewnie na tej zasadzie, że schodzi facet tam za kulisy czy dziewczyna, i jak się nie udało, to mówi trudno, uczymy się dalej, prawda? Bo, bo ja tu nie, przysz, nie przyszłam robić, czy nie przyszedłem robić kariery. I to jest. Brak obarczenia takim tym ciężarem, konieczności zaistnienia, zdobycia nagrody, jest po prostu niezwykle ważny, dlatego że pozwala tym ludziom na takie zupełnie autentyczne istnienie. I. Mam ochotę tak powiedzieć ten wiersz, mam ochotę tak zaśpiewać tę piosenkę, i czy Wam się to podoba, czy nie. I to jest, ja to bardzo cenię. I ja w ogóle nie lubię, z jednej strony lubię się temu przyglądać i przysłuchiwać, z drugiej strony nie lubię wydawać werdyktów, bo uważam, że coś takiego jak sztuka, to jest zjawisko, którego się nie da zmierzyć ani zważyć. Każda wypowiedź jest, jest czymś zupełnie osobnym i ja bym wszystkim, którzy tam się pojawiają, dał nagrodę, bo, bo wszystkich mi je, jest żal. Po prostu wydaje mi się, że tak trudno powiedzieć, że lepszy jest ktoś, kto mówi wiersz fantastycznie od. Yy, od kogoś to świetnie zaśpiewał piosenkę, prawda? Czy na odwrót. Oni, oni są w swoich kategoriach bardzo dobrzy, i, i, yy, i mówienie, że pierwsze, drugie, trzecie i tak dalej, Grand Prix, to jest zawsze pewnego rodzaju krzywda dla tych występujących. No, ale takie są reguły wszelkich konkursów, więc, więc się tym regułom poddajemy, chociaż jak mówię, ja tego nie lubię. Yy, ja bym tym wszystkim ludziom po prostu dał jakąś premię za, za to, że, że, że mają taką. Że mają taką potrzebę w ogóle, że to nie jest nawet kwestia odwagi, że mają potrzebę, żeby coś od siebie pokazać. Coś, co jest więcej niż wypracowanie czy, czy, czy rozwiązanie zadania z fizyki na przykład. Mówię to, mam głęboki kompleks, bo z fizyki miałem zawsze dwójkę, więc <grym> nigdy bym nie rozwiązał żadnego zadania z fizyki. Ja wiem, że to nie jest tak łatwo powiedzieć może, tak, ta próba ekspresji. Próba napisania nawet czegoś samemu, stworzenie jakiegoś tekstu. Kiedyś yy, słuchaliśmy wykładu, jak yy, pisać, czy jak, jak mówić, aby nas słuchano, to yy, jak pisać, aby trafiać do publiczności. No to tak, to, no to jest trudno, ale na to nikt chyba nie, nie napisał ani nie, nie sformułował recepty, bo gdyby istniało coś takiego, jak podręcznikowa recepta na przebój na przykład, czy, czy na dobrą książkę, to wszyscy byśmy z tego podręcznika Skorzystali i pisalibyśmy przeboje i dobre książki. To są rzeczy, które, które są nie do zdiagnozowania, że tak powiem. Poza tym niezwykle trudne do. Trudne do określenia i do przewidzenia. Ja, ja, jak siadam i próbuję napisać piosenkę, to ja nie mam zielonego pojęcia, czy ona z, zacznie funkcjonować w świadomości takiej po, powszechnej, czy, to, czy się uda, czy nie. I zdarza się, że ja napisałem kilka piosenek, które sobie bardzo cenię, i one nie zostały wcale przebojami, a, a takie, które sobie cenię mniej zdecydowanie, zostały. Więc. To jest już to, jak funkcjonuje potem ten, ten, nazwijmy to twór, no to zależy od lansowania, od publiczności, od gustów, od mody panującej, od bardzo, bardzo wielu, wielu rzeczy. I, i na, to, na to po prostu nie ma, nie ma recepty. Wszyscy, wszyscy piszący to, to doskonale wiedzą. Gdyby to istniał przepis na Nobla, no to byłoby fantastycznie. No, a jak już tak jednak jakiś tekst, jakiś występ, jakaś osoba zacznie się przebijać, zacznie przechodzić przez kolejne etapy, to jak teraz szczególnie w tym momencie nie dać się temu tak pochłonąć, żeby zapomnieć o tych swoich korzeniach, o tym Krakowie, czy o tej Warszawie, czy o tym skąd się to, jest, z kim się bardzo, trzymało. To bardzo trudne w ogóle jak nie dać się, jak nie dać się, że tak powiem w taki, wtłoczyć w, w mainstream, prawda, jak nie poddać się jednak presji, mody, yy, bo no, żyjemy w czasach, w których komercja określa bardzo, po, m, bardzo precyzyjne ramy w jakich się poruszamy, jeżeli jesteśmy poza tymi ramkami, to automatycznie skazujemy się na jakąś niszę, prawda? Funkcjonowanie w niszy jest trudne, bo, bo, bo niszy nie chce lansować ani radio, ani telewizja. Na niszowe imprezy przychodzi mało ludzi. Jeżeli chcemy, marzy nam się popularność, nazwijmy to masowa, no to musimy jednak próbować dostać się czy dotrzeć do tych mas. A, a to się bardzo często dzieje za cenę no, ambicji, rezygnacji z ambicji. No Po prostu chcesz, chcesz być popularny, no to uprawiaj, nie wiem, disco polo na przykład, prawda? Jest znacznie większa gwarancja, że ci się uda, niż jak będziesz dobrą literacką piosenkę lansował. Więc tutaj ja uważam, że czasy, w których żyjemy, są dla debiutantów srogie. Srogie i mało przyjazne. One wymagają wielu wyrzeczeń. Natomiast jeżeli miałbym komuś cokolwiek doradzać, to żeby, żeby, jednak, żeby jednak zachował własny, własne oblicze w tym wszystkim. Żeby się, żeby się nie dać po prostu zwyczajnie. Nie dać się wtłamsić w te, w te ramki. Bo, bo y, ja, ja miałem okazję nie tak, to już jakiś czas temu i to byli też chłopcy, którzy się pojawili w Sobieskim to było dwóch facetów, oni grali na gitarach, śpiewali chyba po angielsku, i to fajnie to bardzo robili. I oni dostali propozycję od którejś wytwórni takiej dobrej polskiej nazwy dobrej, no takiej, która wydaje płytę i gwarantuje, że to będzie lansowane. Nie wiem, czy Sony, czy. czy... I oni mi mówili, że dostali propozycję taką trochę nie do odrzucenia, czyli. Yy... Że się pozbędą po prostu na rzecz tam jakichś panów z Sony, pozbędą się autorskich udziałów, jakby. Czyli zrzekną się autorstwa swoich piosenek. No, 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 no to. No, prawda, jak, jak ciężki wybór jest, przed jakim ciężkim wyborem tacy ludzie stoją. Z jednej strony mówią, my wam zagwarantujemy, że to będzie chodziło w radio, że staniecie się popularni, zaczniecie grać koncerty, zaczniecie zarabiać, a z drugiej strony y wy się zrzekacie, te, że te piękne numery, które zostały przez was napisane, nie są wasze, tylko jakiegoś pana Kowalskiego z wytwórni Sony. No i. No, i oni chyba nie poszli na ten układ, za co ich bardzo szanuję, ale też wiele o nich nie słychać. No więc to jest. No, no, te wybory są w, w czasach, w jakich żyjemy, skomercjalizowanych niezwykle trudne. Natomiast z pomocą nie, nie, niewątpliwie przychodzi internet, przychodzi sieć, bo jednak dużo rzeczy znajduje się jakby poza oficjalnym obiegiem, i można na nie natrafić i, i można zyskać popularność, nie będąc propagowanym przez oficjalne środki masowego przekazu. Więc, a że młodzi ludzie są z, z siecią za pan brat i, 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 i wiedzą, jak, jak tam dotrzeć, no to mają jakby pewien, pewien, pewną szansę. No Jak kapitalizm to kapitalizm, chciałoby się powiedzieć. No właśnie, tak? no tak, tylko że jak ja, ja napisałem najpierw kapitalizm, a potem piosenkę talk show, bo mi się nie bardzo podobała formuła ta, ta, ta telewizyjna. Tylko ja to pisałem naście lat przynajmniej temu i mnie się wydawało, że, że tak strasznie to głupie jest już w telewizji, że, i, że już głupiej już być nie może po prostu. Okazuje się, że się przeliczyłem, że, że może być. I, I jest jeszcze bardziej głupio. I dzisiaj, no, dzisiaj nie chodzi o to, żeby się od y, zaproszonego do studia rozmówcy dowiedzieć czegoś istotnego, tylko chodzi o to, żeby on Zdradził jakieś intymne szczegóły swojego życia, albo sprowokować go, żeby kogoś ocenił, a najlepiej jakby kogoś obraził. O, to jest fantastycznie, prawda? No ale to jest niestety zjawisko światowe. To nie, nie znaczy, że my Polacy ulegamy takiej modzie i że jesteśmy tacy głupi, tylko cały świat taki tak jest nastawiony. No, no działa tutaj ten, ten stary. Star, stara prawda amerykańska, że, że dobra wiadomość to żadna wiadomość, prawda? Że, że, że jak, krew, jak się leje krew, to dopiero wtedy jest telewizja, i, i, to, i to, to się przekłada na wszystkie sfery tego życia. Jak się w wywiadzie mówi o nikogo nie interesuje, że ktoś powie, że, że ma sukces zawodowy, że jest długi, przez długie lata w jednym związku i że wychowuje porządnie dzieci, to kto to będzie? A jak powie, że leje żonę i, i molestuje dzieci, o, no to jest, to jest temat do, do rozmowy. No a jak w takim razie uciekać przed taką presją, presją trendu, presją już nawet wracając do początku, czyli presji scenicznej od tych takich najmniejszych problemów, przed którym staje młody artysta, do tego do czego to potem może urosnąć? Gdzie szukać? Wiem, że każdy ma swoje sakrum, swoje bezpieczną taką strefę, ale czy jest coś uniwersalnego, co można przekazać na zasadzie? Ucieczki w któreś miejsce? To jest dobre pytanie. Uniwersalna jest sztuka, czyli uciekać w to, co się robi po prostu. No to jest, jeżeli się, być, mieć wobec tego szacunek, mieć przekonanie, że to jest, ma jakąś wartość. Nie dać się łatwo zwodzić nawet jurorom, właśnie i wszelkim oceniaczom, bo ja powiem szczerze, że ja jestem organicznym przeciwnikiem wszelkich warsztatów i tak ja, dalej. Ja nie lubię, jak mądrzy panowie biorą na, na biurko tam czyjąś twórczość i zaczynają po linijce analizować i mówić, że to dobrze, a to źle, a to i tak dalej. Albo jakąś dziewczynę i mówić, mówić, że w czwartym takcie zafałszowała. Te... Dla mnie się liczy, co ona ma mi do zaproponowania, co ona mi chce przekazać, co ma do powiedzenia. Zdarza się, że, że, że ktoś śpiewa autorską, fantastyczną piosenkę i potknie się i zaśpiewa nieczysto, ale to ja mu wybaczam, bo mnie po prostu interesuje... Ten, ten przekaz, prawda? Być wiernym po prostu, no, mieć, mieć, mieć własne oblicze i, i być konsekwentnym, nie dać, nie dać się, nie zrażać się, bo to jest też w zawodzie artystycznym jest, to jest, mnóstwo jest, że tak powiem, pagórków, no i yy, bo jeśli się ma coś do powiedzenia, naprawdę, to wcześniej czy później świat się dowie o tym kimś. To ja, ja jestem głęboko przekonany. To nigdy nie jest tak, że wszystko zostanie w szufladzie zapisane, że, że wszystko zostanie nagrane na jakimś nośniku w domu i, 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 i pójdzie w niepamięć. Jeżeli to jest wartościowe, to wcześniej czy później świat się o tym dowie i trzeba o tym wiedzieć. No i myślę, że to jest taka złota myśl z naszej rozmowy, z naszego małego spotkania. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Niech ona nie będzie złota, tylko niech niech, niech w jakimś sensie obowiązuje, bo, bo młodym ludziom jest pewien rodzaj otuchy potrzebny, właśnie. Jak mówię, świat jest niespecjalnie teraz ciekawy i przyjazny, ale nie trzeba na to zwracać uwagi. Trzeba po prostu być wierny swojemu pomysłowi na życie i będzie dobrze. No i chyba o to chodzi w sztuce ostatecznie. Dziękujemy uprzejmie. Dzięki.